osłabanie, sztywne osłabanie wirnika. Jest to dosyć stara konstrukcja, bo pochodząca z 1967 roku. Prace nad nią rozpoczęły się w 1961 pod kierownictwem profesora Diabolkowa i Emila Weylanda. Obydwaj pracowali dla firmy Bolkow na śmigłowcami typu KG. To były takie starsze śmigłowce, które były na wyposażeniu armii niemieckiej. I właśnie przed chwilą, przepraszam, później wpadam słowo, zaprezentował nam bardzo standardowe figury, bo i półbeczki, i wywrót, w zasadzie zwrot można by było powiedzieć rozbojowy, a w tej chwili, proszę uprzejmie, pętla, mówią Państwo, pętla, obrót, pionie, proszę bardzo. I zejście, bardzo mienie, widać, że idealnie panuje wilot nad maszyną, a jednocześnie jakże ciasna to była figura. Ciekawe, jakie było przeciążenie. Myślę, że tutaj przeciążenia nie były duże. Jest to wykonywane na małych prędkościach. Wspomnę tylko, że w latach 70. XX wieku w oparciu o tą konstrukcję Niemcy rozwinęli bardzo swoją sieć ratownictwa medycznego. A to też dzięki temu. Dzięki konstrukcji tego śmigłowca właśnie takiej, no jeśli się Państwo przyjrzycie, to widać, że ten kadłub jest dosyć szeroki i można tam spokojnie przewozić pacjenta w pozycji leżącej. Coś niezamówionego. Co on wyprawia, proszę Państwa? Nie wiem. No faktycznie, firmy, którą reprezentuję, dodać skrzydeł idealnie pasuje do tego, co w tej chwili oglądamy. Bardziej należałoby to powiedzieć, Tomku, dodać wirnika. Dodać wirnika, niech tak będzie. Bolkow jest niesamowitą maszyną. Takiego mówi się, że wybaczają pewne błędy pilotom. Zastanawiam się, czy można by takiego określenia użyć w stosunku do Bolkowa. Trudno jest mi powiedzieć, latałem na śmigłowcu. Ale jego zdolności manewrowe... Czy może tak, powiem w ten sposób, to tak się udało, że my mówimy, że wybacza błędy. To takie troszeczkę jest mylące. To jest trochę na wyrost, ja mam świadomość. Umożliwia poprawianie powstałych błędów. Daje większe możliwości poprawienia. Bez konsekwencji, zostawmy tragicznych tu i teraz, natychmiast. Bo wybaczanie to tak, zostawiamy ten błąd i on sobie dalej tam jest, nie? No nie. A tu należy to jednak poprawić. Nie należy tego błędu zostawić. Ale tak się udało, że tak się powinno. To tak czasem się nam powie. To gdzieś tak jest. A w dalszym ciągu Bolkow przed Państwem. Tym razem